Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Grafuch i zapraszam Was na kolejny odcinek kolekcjonerstwa. Dzisiejszy gameplay, który będziecie widzieć, jest to szybki Campstrike, bo w 3.15, o ile dobrze pamiętam, i no wiem, obiecywałem, że tu nie będzie gameplay z kemami, jednak to jest jedyny gameplay z dwóch, które aktualnie posiadam. Zaraz dlaczego tak się stało, zaraz Wam wyjaśnię. Dosłownie to jest, mam dwa gameplaye na dysku i ten jest pierwszy. A drugi jest na poniedziałek, więc ze złotą bronią, więc nie miałem wyjścia, musiałem go wrzucić. Mapka Freefall też wiem, że jest już oklepana i ograna, i kurczę, Vector na HC dominacji, no to wiadomo, że to jest bestia, tak więc no nie jest on wysokich lotów, ale mówię, Kemik 3.15 na szybki, wynik końcowy dość niski, bym powiedział, ponieważ przeciwnicy bardzo defensywnie i nudno grali, jakoś nie mogłem znaleźć tutaj wielu wrogów, żeby ich pozabijać. A kurczę, mam dużo takich gameplay, znaczy dużo. Ostatnio parę mi, dosłownie w ciągu 2 godzin, może 10 takich, może 5 takich gameplay miałem, takich około 80 kili. Ale tak sobie, wiecie, zawsze patrzę 82, 17, no to mówię, dobra, to jest nudny gameplay, bo dużo zgonów, słaby i wyrzucam go od razu, nie zapisuję go nawet. A to błąd, bo teraz właśnie do kolekcjonerstwa by w sam raz się taki gameplay mi przydał. No ale trudno, mam nadzieję, że przeżyjecie tutaj tego kema. O trybie HC i o najlepszych klasach na kema, albo w ogóle do gry na trybie HC, wypowiem się w poniedziałek, więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj na początku przejdę, chociaż nie lubię tego i nie chciałem tego robić, ale czuję się po prostu zmuszony Wam powiedzieć, bo i wczoraj dosłownie o 22.59, czyli u Was 23.59 czasu polskiego, wrzuciłem filmik, czyli dosłownie minutę przed sobotą, czyli to jeszcze był piątek, wrzuciłem Wam Waszą klasę. Ostatnio droga do FFA też się ukazała wieczorem późno. I czym jest to spowodowane? Dlaczego takie tutaj opóźnienia się dzieją? No otóż w poniedziałek albo w niedzielę, już nie pamiętam kiedy, padło, czyli rozwalił mi się komputer. 3 dni próbowałem go uruchomić, niestety nie udało się. Podejrzewam, że twardy dysk mi wysiadł. Ale to jeszcze będę musiał sprawdzić, podjechać do znajomego, podłączyć go. Jeżeli zadziała, to znaczy, że coś innego, może procesor, ciężko powiedzieć. Jeżeli nie zadziała, no to wiadomo, że twardy dysk, i wtedy będę miał jeszcze większy problem, bo wolałbym, żeby to nie był dysk. Otóż, jeżeli chodzi o Was, no to wiadomo, że wszystko, co tam miałem dla Was, no miałem tam jakieś 30 kemów, powiedzmy, ze 20 gameplay takich bezkemowych, ale bardzo ciekawych. Miałem już jakieś live komentarze porobione, gotowe do wrzucenia. Miałem jakieś przycinki, jakieś akcje wycięte, jakieś takie, wiecie, do swoich jakichś tam projektów, coś tam porobione. Miałem wszystkie szablony miniaturek, miałem tam jakieś swoje inne save'y, więc to jeżeli chodzi o Was, no to bardzo może mocno Was dotknąć, że tak powiem, bo nie mam teraz dosłownie nic. Jeżeli chodzi o mnie, no to ja jeszcze mam, wiadomo, tam mnóstwo zdjęć, mnóstwo muzyki, no muzykę tak raz można ściągnąć, ale mnóstwo zdjęć, na szczęście moja kobieta ma na laptopie też te same zdjęcia praktycznie, więc tam może tylko kilku mi zabraknie, ale na pewno jak będzie to dysk rozwalony, to pójdę jeszcze do jakiegoś informatyka, żeby spróbował mi odzyskać chociaż część danych z tego dysku, bo kurczę, no wszystko tam było i no niedobrze, wiadomo, złośliwość rzeczy martwych, nie? Po prostu dysk się wziął i zepsuł i tyle. No i dlatego właśnie te gameplaye, te ostatnie odcinki nie były jakoś takie dobre gameplayowo, nie były z dobrymi wynikami, chociaż ten wczorajszy, no ciężko Akim do Magnum, ale dosłownie włączyłem grę, dołączyłem do pierwszego lepszego meczu z brzegu, nagrałem go i tyle. Zrobiłem to bardzo, bardzo na szybkości. Zazwyczaj jednak trochę staram się chociaż pograć jakąś daną klasą, żeby się do niej przyzwyczaić. A tutaj tak od razu na głęboką wodę, ale nie było jeszcze tragedii. Tak więc no będę się starał, jak widzicie, już od poniedziałku się staram ciągle, żeby wszystko zachowało swoją regularność. Na razie mi to w miarę jakoś wychodzi i mam nadzieję, że dalej mi wyjdzie. Oczywiście już nowy sprzęt jest zakupiony i no cóż, tylko szaleć na nim. Dobra, to Wam opowiedziałem, dlaczego tak i tak, więc teraz chciałbym powiedzieć, że wybiło mi 400 widzów, za to jestem bardzo, bardzo, bardzo Wam wdzięczny. I z tej okazji, jak zawsze, co 100 widzów, będę robił live streama, jeżeli Wy będziecie chcieli, żebym go zrobił.
Jeżeli nie chcecie, to wiadomo, to nie ma problemu, nawet będę bardziej się cieszył. Ale jeżeli chcecie, no to w przyszły piątek, myślę, o godzinie 20 u mnie, czyli u was o 21. Zrobimy sobie livestreama. Jeżeli będziecie chcieli, oczywiście, to piszcie w komentarzach. Z kamerką, myślę, że jak zawsze na Twitchu poprzez Xboxa. Chociaż spróbuję ogarnąć tego OBS-a, bo tutaj Przemczak robił fajny bardzo poradnik, jak tutaj się nim posługiwać, szczególnie do Elgato, więc postaram się może z niego skorzystać, żeby to miało jakąś lepszą jakość, chociaż nie wiem, czy tam na tego Twitcha da się wyciągnąć jakąś lepszą jakość, no ale nieważne. No to jest oczywiście pierwszy specjal, jak co 100 widzów. Drugą rzeczą jest to, że no gameplay powinien być jakiś fajny, ciekawy, specjalny, no ale w związku z tym, że nie mam już swojego komputera, swojego dysku, nie mam żadnych gameplay, tam może nie miałem przygotowanego jakiegoś super rewelacyjnie, wiecie, fireworkowego kema czy coś w tym stylu, ale zawsze coś tam mogłem wygrzebać spośród tych, które już były nagrane, a teraz nie mam za bardzo przy czym grzebać, bo nie ma niczego, także gameplayu nie mogę wam specjalnego jak na ten moment zapuścić, ale zrobiłem inną rzecz, którą już powiedzmy co bardziej wnikliwi ludzie mogli dostrzec. Nie jest ona jeszcze w pełni gotowa, więc na razie jeszcze o niej nie mówię, ale już jest powiedzmy zrobiona, więc za tydzień, za dwa myślę powiem, jak już tam ogarnę wszystko, żeby to wyglądało bardzo dobrze, bo na razie to jest faza alfa, nawet nie beta, tylko chyba faza alfa, no ale coś tam już publikuję. I to tyle, no nie robię jakichś też wielkich specjałów w związku z tymi 400 widzami, bo czekam z niecierpliwością do mojego celu, który sobie wcześniej wyznaczyłem, czyli do 500 widzów. Tam wam wrzucę już swój gaming setup na 500 widzów, tak myślę, że to będzie ciekawe dla was. I jeszcze coś innego zrobię też oprócz tego, więc zapraszam do subskrypcji, tak, bo już naprawdę się nie mogę doczekać swoich pierwszych 500 widzów i spełnienia swojego celu tak naprawdę. Słuchajcie, nie będę za bardzo dzisiaj poruszał żadnych tematów o kolekcjonerstwie. W przyszłym odcinku postaram się zrobić tylko i wyłącznie stricte pod kolekcjonerstwo. Dzisiaj tylko odpowiem na jedno pytanie, bo jeden z was zapytał się, jakie mam gry, bo chciałby ze mną pograć, a nie ma Ghosta. Słuchajcie, mam Diablo 3, mam Assassina Black Flag, ale to i tak nie da się, tam nie zagramy tam razem, bo nie grywam. Mam Need for Speed Rivals, mam Battlefielda 4, mam Titanfalla, obydwu tych gier nie włączałem jeszcze nigdy na multi. Mam Dead Rising jeszcze i FIFA 14 mam jeszcze, ale też w ogóle nawet chyba nie włączyłem tej gry. Więc to są gierki, jakie mam. Planuję oczywiście nowego koda kupić, który wychodzi już za 5 tygodni. I planuję kupić sobie jeszcze Wiedźmina, jak wyjdzie w lutym. To są gry, na które czekam. Bo za każdego Assassina przeszedłem, ale kurczę, tego chyba poczekam sobie, aż trochę stanieje, nie będę kupował go od razu. A poza tym i tak nie miałbym czasu, żeby w niego grać, bo będę pykał w nowego koda, więc nie ma to sensu. Więc do tych gier, jeżeli ktoś z tego macie, to zapraszam, ale mówię w sumie tylko w BFA i w Titanfalla byśmy mogli pograć razem, a że ja nie grywam w te gry, to i tak za bardzo nie pykniemy, ale mówię, nowy kod wyjdzie, to na pewno spędzimy razem dużo czasu, dobrze się bawiąc przy tej grze, jak przy każdym Call of Duty, no oczywiście tak musi być, więc mam nadzieję, że ten gameplay i mój komentarz wam się spodobał, ja się z wami żegnam, na razie, cześć, ciao!